Marietta, dzisiaj media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci 29-letniego Mateusza. Jak ty na to zareagowałaś? Wiesz co, na początku myślałam, że to jest mało śmieszny żart, bo już niestety były takie sytuacje. Kurde, no to jest bardzo przykre, bo ja to biorę w ten sposób, że po prostu to taka słabość chyba jest człowieka. Nie wiem jeszcze, jakie dokładnie były tam powody tej śmierci, ale z tego co wiem, to umarł w domu podczas jakiejś imprezy, tak? No, ja tak właśnie słyszałam, więc no właśnie nie wiadomo, jaki jest powód, tak? Jeżeli było to, nie daj Boże, samobójstwo, o czym słyszałam, tak, ale nie wiem, czy tak jest, no to jest to po prostu przykre, bo to jest taka słabość człowieka i to jest przykre, co hejt, co taka nagonka robi z ludźmi, nawet którzy się gdzieś tam pokazują za bardzo silnych, więc pod tym względem jest to bardzo przykre. Ja Mateusza nie znałam osobiście, więc też no jakby... Wiesz, no tak personalnie nic nie mogę powiedzieć, no nawet nie wiemy jeszcze, co się stało, ale no jest to przykre, no wiadomo, zawsze jak człowiek umiera, szczególnie tak młody, jest to po prostu przykre. Mi się trochę taka łezka wokół zakręciła.